Halo, z tej strony Pedro i dzisiaj pokażę wam 8 sposobów, jak można zarabiać robuxy na Robloxie. Dlatego zachęcam was do oglądania tego materiału, do zostawienia subskrypcji i łapki w górę, a w komentarzu możecie napisać, ile z tych sposobów znaliście. A więc tak, przechodzimy do pierwszego sposobu widzenia, mianowicie możecie stworzyć grę razem wraz z Game Passami i po prostu na niej zarabiać robuxy. Te najpopularniejsze gry naprawdę robuxy zarabiają w miliardach. Dla nich to nie jest nic szczególnego. Po prostu te gry zarabiają ogromne ilości robuxów. Te mniejsze gry zarabiają również bardzo dużo robuxów. Naprawdę zdziwilibyście się, ile taka gra na Robloxie może zarobić robuxów. Dlatego to był pierwszy sposób. Po prostu stworzenie własnej gry, dodanie do niej Game Passów i zarabianie na niej. Drugą, właśnie bardzo ważną sprawą jest założenie grupy na Robloxie. Grupy na Robloxie i sprzedawanie na nich koszulek bądź spodni. Na przykład na moim przykładzie widzicie, mamy tutaj bardzo dużo koszulek, bardzo dużo spodni i pamiętajcie, że na tym też możecie zarabiać robuxy bezproblemowo, więc wydaje mi się, że jest to bardzo spoka opcja. Trzecią rzeczą właśnie jest sprzedawanie samych koszulek, różnego rodzaju rzeczy na Robloxie, właśnie ściuchów w Avatar Shopie, tak żebyście i na tym mogli zarabiać robuxy. Naprawdę jest bardzo dużo rzeczy, które można zrobić na Robloxie, których jeszcze nie ma i możecie na nich zarabiać bardzo dużo robuxów. Czwartym oczywiście sposobem jest branie udziału po prostu w konkursach giveawayach, tylko tych, co naprawdę widzę wiedziały. Na przykład u mnie możecie brać udział w konkursach, robię ich ostatnio bardzo dużo. Więc po prostu widzę, możecie brać udział w takich właśnie konkursikach. Piątym sposobem jest, widzowie, handlowanie limitedami. Jak dobrze możecie wiedzieć, na Robloxie mamy coś takiego, widzowie, jak limitedy. Limitedy, czyli po prostu, widzowie, przedmioty limitowane. Zaraz postaram się znaleźć jakiś przedmiot limitowany, tak żebym mógł wam to zaprezentować. I teraz chwileczkę postaram się dla was poszukać takiego przedmiotu limitowanego, żeby po prostu wytłumaczyć wam zasadę, jak działają, widzowie, limitedy na Robloxie i jak możemy na nich zarabiać i tak dalej. Mamy, widzowie, limited, on kosztuje w tym momencie 13 tysięcy i widzowie, coś się tutaj mi chyba zepsuło, więc jeszcze raz musimy to zrobić. Przepraszam bardzo, ale jeszcze raz szukamy na szybkości jakiegoś limiteda, tylko musimy go znaleźć, bo akurat nie wiem. Jak chcę, widzowie, to te limitedy się pojawiają bezproblemowo. Jak nie chcę, no to tych limitedów, jak widzicie, po prostu nie ma. Więc dobra, wpisujemy tak, albo wpiszemy po prostu Gucci. Mogę wpisać po prostu Gucci z ostatniego eventu i powinien nam limitedy wyskoczyć. Więc dobra, pierwszy lepszy limited z brzegu. O, jest. Zobaczcie, widzowie. W tym momencie ten limited kosztuje 580 robuxów ze średnią ceną sprzedaży 519 robuxów, tak? I na przykład, no nie wiem, możemy go kupić i poczekać, aż ta cena troszeczkę wzrośnie, na przykład do 700 robuxów i wtedy tego limiteda sprzedać i po prostu na tym zarobimy robuxy, więc to jest kolejny sposób. I widzowie, teraz szósty sposób, takie troszeczkę mniej legalny na Robloxie. Oczywiście tak nie róbcie, tylko ja po prostu w nim wam mogę powiedzieć, jak robią niektórzy, którzy troszeczkę działają niezgodnie z regulaminem. Sprzedają różnego rodzaju swoje rzeczy: Bloxburg, Jailbreak, Adopt Me, wszystkie gry, gdzie jest dostępny trade, ludzie to sprzedają. Sprzedają to za robuxy, mogą, tak widzę, wymieniać sobie przedmioty na robuxy. Naprawdę takich osób jest bardzo dużo. Więc to tak tylko mówię. Siódmym sposobem jest, widzowie, sprzedawanie swoich prac, na przykład renderów. Dużo osób potrzebuje swojego renderu skina w Robloxie. Możecie takie rendery robić i sprzedawać to ludziom za określoną liczbę robuxów. Ostatnim, czyli już ósmym sposobem jest, widzowie, po prostu budowanie dla innych, dawanie swoich usług w zamian za robuxy, na przykład budowanie ludziom gry. Naprawdę, budowniczy na Robloxie zarabiają ogromne liczby robuxów. 100-200 tysięcy to jest dla nich taka, wiecie, za stworzenie bardzo dobrej gry to tak naprawdę bezproblemowo wydaje mi się, że od kogoś z zagranicy tyle możecie dostać za stworzenie naprawdę dobrej gry, więc widzowie, polecam wam to robić. To było na tyle w tym materiale, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że pomogłem, trzymajcie się, do następnego razu, siemano.